Witam oglądających, zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża. A jak ceny? Ja nie wiem. To samo, co było, to i jest. Tak. A żyto w jakiej cenie? 2 złote kilogram. 2 złote kilogram. Jak na kilogram. Jak na kilogramy. A jak na worki, na metry? 150 zł. 150. Czyściutkę. Nie wiedzę. Czyściutkę. No. Ekologiczne. I ekologiczne. I ekologiczne. A kukurydza? Milona? 40 zł. Za 25? Tak. Ile? Świat. A pszenicy pan nie ma? A, tam jest. A pszenica? Pszenica. Pszenica ma pan czy nie? Nie. A. W jakiej cenie? 35 zł. 35. A przyżyto? Przyżyto 30. Przyżyto 30. No, dziękuję. Luks była. No. W jakiej cenie, Petrula? 50. Już trójkę miesiące. Po 50 wszystkie? 70. A kaczka? 50. A ta parka? 50. Po 30. Po 30. A co to za kaczka jest? Franciszka. Franciszka. Pismowa, tak zwana. To jest młoda. No widać. Trzymajcie. No dobra. Dawaj mi kasę. Jaką kasę? Za moje króliki. Jakie swoje? Nie, no, w jakiej cenie króle? Ania, w jakiej cenie twoje króliczki? To bucik będzie też? Przywiozę. Ale to tylko tak tak. Aniu, w jakiej cenie króliczki? Trzy dychy te białe. No dobra. Dawaj mi kasę. A te tutaj? To już rogaczka stówkę. Samiczkę stówkę. Samiczka. Tak. Małe budyszki. Kiedy małe już? Ale pan do internetu podaje. Nie wiem. Na YouTubie. Ostatnio też się wzięliśmy. Z Eminką siedziałam. A te kurczaki? Tak. Po 5 dych. Dzięki. Proszę. Nie słyszy pan, tak? Halo. Jaka cena? Pani pyta tutaj, który? Jaka cena tych dużych kur. Wiecie, parka. No, świetnie. Ja no ja też chciałam. Podobałem, trzymaj na to. Dobrze.
jedzenia i pewnie się fajnie się taka kupuszka. Te małe? 21. A to duże? 65. To na Polsce. A ty? Warszawy palisz? Dzień dobry. W jakiej cenie takie kurki? Ile kto da? 150 zł. 150 zł, tak? Za parkę. Za parkę. O, na okładkę trafił? Na okładkę trafił. Być może. Proszę. Jeszcze fajne upierzenie. Zacisnąć. Proszę podyktować. 884 274 934. No i będzie. Czy nie sprzedam, jak to zadzwoni? No może komuś spodoba. Takie młode, w jakiej cenie? Ta po 35. Ta, ta. Lepiej widać. No, zakraty. Ile im czasu już mogą mieć? Co? Ile czasu już nie mogą mieć? Za 3 miesiące już. Tego to widać, bo biały. Tak, tak. Takie najmniej chyba widoczne to tak czarne. Jeszcze jak gdzieś słońce pada, nie widać tam nic. To takie białe? Baranki. W jakiej to cenie? 25. Ile oni czasu gdzieś mogą mieć? Ile czasu mogą mieć? 8 tygodni. Te pewnie cena podobna. Nie? Tak, tak, tak. Jeszcze pozwól. A numer telefonu może chcesz pisać? Chętnie bym podał. 516-509-293. Pewnie będzie słychać. A w jakiej cenie miodek? 50 za słoiczek. Jaki to jest? A. Chcesz 20 złotych? Misiu, Agnieszka. W jakiej cenie to murzyn? 50. Ile? 50. Nasz taki nasz to będzie maniak seksualny. Nawet na gęś skacze. Ile taka parka kaczek? 140. Agnieszka. No dobra, no. Ale króle. Trzydzieści.
A te małe kaczki? Dzikie. A jaka to cena? 80 za parę. A gęsi? Za sztukę. Świnki, a świnki w jakiej cenie? 30. W jakiej cenie to młode winerki? Pod jedynie. Za sztukę. Tak. Winerki. A te łopciate? Stówka. Stówka. Za parę. W jakiej cenie te żałobniki? No ja tak cenię po 20, ale... Za sztukę, tak? Za sztukę. Hmm. I to jeszcze nie ma komu dać, nie? Każdy go przychodzi, obejrzy, kurwa... I idzie dalej. I idzie dalej, żebyś darmo oddał, ale kto? Mnie też darmo nie bierze. No tak. Ja jak je kupiłem, to ja je u Janka kupił, wiesz... W Zabrowie po 2,5 dychy, kurwa, za salę chodziło. Ja to młode się nam włoży. Może to jeszcze, panie, może tak, no... Taki nie czas, może nie do pary. A to może... cholera jeździ, no to teraz, no to ja wiem, no to... Może prędzej to tak... Niech to już ale... miał tutaj murzyny. 20 czekać. Miał 23 sztuki. Mhm. To wie po ile oddał? Zgodać. Za 100 zł. Za te 23 sztuki. Jak Boga kocham. No mówię człowieku. A jak chciałem, bo jak miałem wjechać za wąże i wypierdolić, puścić. I to ładne murzyny, czarne miał. Taki znajomy mówi, żeby był gado, to ja bym był Janasa, jak ja mam w domu 70 jeszcze jest. Kurwa, co ja będę z nimi robił? No, to się nachowało, kurwa, na muziu. Za to ubierwać? No tak. To nie ma sensu. Nie ma sensu. No, ale przecież tam tak samo chce żyć, jak i mi, no. No tak. No, ale to weź i sprzedaj. Ja mówię, kupić to jest łatwo, ale sprzedać to jest ciężko. Kupić człowiek sam kupi, ale później kurwa sprzedać to. I to co zrobi? Nic nie traci. Jest, ale tego tu wrót kurwa jest. Każdy ma. Każdy ma, po 2 klasy mają. A jeszcze tacy są, że czekają, że to... Później będzie lepszy ruch. No bo tak każdy mówi, że... No tak, i mówi tak, ale... No, to... no, że to tak bliżej wiosny to będzie tam do pary będą dobierać, tak, szukać no to, coś no to przyjdzie, sobie wybierze jednego, dwa i a resztę mówi do domu sobie. No tak, no bo to też no, prawda. No to jak panu będzie potrzeba tam na przykład 2-3 kuchni, tak? No tak, no to pan sobie kupił więcej po Janasem, jak ja mam swoje. No tak, i to się zaraz mnoży. I to się mnoży. No. Człowieku, żeby to nie zdychało, kurwa, to
u mnie pierwszych młodych to ja nie mam, to dopiero drugiego bębie trzecie. A pierwsze to kurwa wszystkie, ja nie wiem, jaka ściera się wpierdoliła i zdychali kurwa jak nie wiem. I leki dawałem, a te leki to... Kurwa, to tylko pieniądze biorą kurwa i... Nic. No ale co zrobić? Bo tu trzy murzyny za 20 zł sprzedałem. Kurwa, no to... I chowa się. Ty przyszedł, masz, bo wiesz, jednego na dodatek. Chciałem mu tego czwartego dać, nie, jak chciał. No. To taka robota jest. Chce może kupić coś? Ja? No. Nie, ja nie. A to pan później puszcza to w internet, tak? Tak, tak. No, bo jestem w internecie. Tam taki śrubożar, on hodowca pocztowy chowa. To mówię, że ogląda, może mój po samochodzie poznał. Byłeś na rynku, ja mówię, a skąd ty wiesz? No. Ja nie byłem, ale wiem. Leżę w internecie i wiem. No tak. A to na jakim to jestem? To na YouTubie. A, na YouTubie. Na YouTubie. I tam trzeba wpisać Rynek Targ Łomża. Rynek Łomża. A, Rynek Łomża. Tak. Wyświetla się. No to ja powiem, kobierze, bo ja tu mam taki telefon. A, no to tutaj się nie da. Nie. A kobieta ma taki ten duży, ten taki. No, to już tam wszystko jest. I mój kanał, jak ta wódka, Jack Daniels. Aha. To mój kanał, tak się nazywa. Aha, bo tu jeszcze chodził taki grubszy, też nagrywał. Tak. On chyba z tego jest, tam koło Zambrowa. Chyba z tak. Z Wiśniewa. Tak, a no, dokładnie to nie. Z Wiśniewa, z Wiśniewa. A pan tu z Dąży? Tutaj tak, stąd. To jest. To się później obejrzy. Że tu mają zmienić, tylko jeszcze to niedzielę ma być. Tak, dostałem oficjalne tak tutaj w Szpilu, że też że jeszcze jedna niedziela tutaj ma być. No. A później tam koło tych torów tam. Tak, gdzieś. Wzdłuż torów na kolejowej. Tak, co kiedyś było. Tam co kiedyś było, tak. Teraz no. Tam co kiedyś ten stary tartak. Tego drzewa już tam nie ma, jest tam luźno. Ja jechałem, nie to no, trzeba było dać te 15 zł, nie? Ja mówię, tu będzie tak, będzie. Później tu taki przychodzi, mówi, ta ostatnia niedziela. Patrzą, tu idzie, nie? Ja mówię, panie, mówię, pan nic nie powiedział, kurwa, moje, że jeszcze jedną niedzielę będzie, a później będzie tam. Co kiedyś mówi? Jeszcze jedna tutaj będzie. Ale to drugi powinien powiedzieć, jak te... Ile te... 50 zł. Brać żałobne. Młode. I ile takie żałobne? 40 par. No nie będzie. Nie, no i później on mnie tu, jak go tu zaczepiłem, nie mówię, że jeszcze jedną niedzielę będzie tu, a później już mówię, no już. I za to kurwa ganiają tych ludzi. A tam najlepiej było przy tych... Przy tej głównej takiej, no. Na tej zawadach, tam zarazowali tam są. Tak. No. Tam na Aleje Legionów co było. Od nas było lepiej, bo jak my od Zembrowa jechali, to... się skracało. No tak, i zaraz już tylko... I zaraz w lewo, w prawo raczej i już, zaraz. Już, no. A tu jeszcze kawałek. A tutaj to trzeba na to światło sporo jechać. No ale tu będzie trochę krócej do świateł i zaraz ze świateł, no. A tu można iść w prawo zaraz jechać. Tutaj i na zawady. Też. Niekoniecznie tutaj na te światło. Nie, bo tu koło szpitala, tu jeszcze tu spory ten kawałek, ale to też, ale tu się ten cały klin już wyrzuca. No tak.
Ja teraz to ty nie będzie, ja to nie zawalił. Ale no, prawo i... Tak, tak to było. Nie jest, nie wiem. Trzeba panu się pakować, bo już każdy patrzy i zmija się. Powiem szczerze, nie wiem, jak upadę, nie? Gnęli panu coś takie poszło gdzieś w górę? Nie. W jakim cenie jaśniaki? 10. Po dychu? Ja je tam nie ganiam, nie straszę, ale same je. A jak Przepraszam. Tak, rzębinę ja zbieram, daję im ten łuk, daję im ten różę tą czerwoną, jabłka, no wszystkie te, wszystko. No. Tylko winogrona nie wolno dawać. Dlaczego? Bo mówię, tak wyczytałem. A w jakiej to cenie? 400 za parę. 400 za parę. Są lilianki. Jak? Lilianki. Numer telefonu może chce panu udostępnić? A można. Proszę dotować. Znaczy, no, za późno pan przyszedł, bo miałem tych papów, których chyba ze 20, ale sprzedałem. 502 044 543. Uśmiechnij się, będziesz na YouTube. Tak. Uśmiechnij się, będziesz na YouTube. 80 zł. Taki? Ale białe też. Nie wiem, czy pan tam ogląda, czy nie. Tutaj tak, to, tak. Właśnie podajcie dla ludzi, bo jestem 160 km stąd mieszkam i pojechałem tam na rynek. Żadnego adresu nie ma aktualnego. U was na stronie, tej co ja tam chodziłem, szukałem. Ludzie się pytają na CPN-ach, kobiety nie wiedzą. To, no, dużo ludzi nie wie, też nie ogląda, ale w komentarzach proszę pytać. Tak, w komentarzu proszę pytać o adres, czy tam no jakieśkolwiek pytania, proszę pytać, no to... Bo ja byłem rok temu, pojechałem tam, patrzę, a tam śladu nie ma. A za dwa tygodnie, jeszcze jedna niedziela tutaj będzie, a za dwa tygodnie będzie w nowym miejscu. No słyszałem, to już ludzie mówili. Na Kolejowej. Wcześniej, kiedyś już tam był rynek. Tam troszkę pewnie luźniej będzie niż tutaj. Czasami no, ludzie w komentarzach o adres czy tam inne rzeczy. No. Bo jak wchodziłem, to normalnie było podane tam adres. Że tam, nie? I wbiłem sobie w nawigację, żeby nie błądzić. Rynek Głębiłomża. Jest adres podany, ale Legionu 145 w YouTube. I tam, a tam szok. Nikt, pytam się, dlaczego no mało kto tam się tymi z takich przychodniów, nie? Gołębiami zajmuje, nie? I każdy się na nie patrzy, jakie rynek gołębi. No to ptaki. A to są lilianki tak zwane. Lilianki. Po ile te czerwone? 400 za parę. Powiem, że no, nie widziałem różnych tych takich, ale no, takich są jeszcze... Różne mutacje tych ptaków są, nie? No wiem, czy się nie mylę, to pan czasu się nie pytał, czy kogoś to jest coś robił, czy coś robił. Tak, jak to. A ile pan zresztą? W jakiej cenie? Po stówce. Ale z rodowodem. Jakość sierść ma. On ma gładko sierść.
No, co ale to stres takie. Owczarek śródkowy. Czarne są i brązowe. 1500 zł chcę z rodowodem, ze szczepieniami. Środkowo-azjatycki. Wejdź na Messengera, zadzwoń do mnie, to ja ci pokażę, jak to widzę. Ja nie wiem, czy zasięg będę miał, ale zadzwonię, bo ja w lesie jestem. Jaka to cena takiego? Co sądzimy? 1500 zł z rodowodem, ze 1500 zł. Numer telefonu może chce pan udostępnić? Nie ma problemu. 728-413-245. Jeszcze raz, proszę. 728-413-245. W domu jeszcze mamy 3 suczki i jednego pieska. A tutaj co jest? 2 suczki i piesek. Który piesek? Ten rudy. W domu mam rudego takiego pieska jeszcze identycznego. I suczkę mam rudo-białą, no i plus 2 suczki czarno-białe, nie? Podobne, nie? Widzisz? Halo. No widzisz teraz? Czekaj, ja przekręcę. Włącz kamerę. Zaraz. Stówka. Stówka. Muchę maję dacka. Ja za taką samicę w zeszłym roku, za jego matkę zapłaciłem 100 za samą samicę. Ja wiem. Ja kupiłem młode 3 za 350 euro. No. Ale tak. Ale oni jeszcze wypierzają, na pewno będą mieli większe łapcze. Tak samo jak murzyna sprzedałem, kurwa nie wiem, od samice, samca od tej samicy. No. On miał łapcie 3 razy takie jak ona, takie wielkie łapy, jak dłonie. Piękny murzyn był. Jakie ceny na kurczowe? Nie wiem, po 20 zł. A. Łomczyńskiego chciałem go zwrócić, żeby do hodowcy, ale żaden nie chce się przyznać do niego. O! Przywiozłem go specjalnie. Może. No, nie trafił się właściciel. Tak, właściciel się nie trafił. Dwadzieścia dwa sześćdziesiąt osiem. Szukamy właściciela tego ptaka. No wiadomość w komentarzu, proszę, tak? Tak jest. Jeśli jest, właściciel ogląda, zapraszamy. O, to go zwrócimy. Tak. Ale gołąbki w jakiej cenie? Tamte 30 zł. A. Tamte są po 40. Tamte po 40. A, to dobrze. Po 40 za sztukę? Za sztukę, tak. Te kurki też pana? Tak. Po 50. Po 50. No może numer telefonu do pana? Nie, nie, nie. Jaka cena takiej sztuki? 40. 40.
takie oboje, są takie. No, no idź tutaj. A no to wiesz, jak ze wszystkim jest, to jest do... Alo, no co, nie? Nie, tylko w ogóle ruda. Ruda, cienka i w ogóle. No. Nie? Tak? No trochę mało. Nie, no mało. No dobra, i tak. Bo jest ciemny, jeden. No ciemny. Jest ciemny. Dyszkę będzie miał? Chyba będzie. Jakie cenie, takie pawie? Ja ich po stówce te czarne cenię, a czerwone też po stówce. A wyśłance te whisky po 8 dni. Te żółte? Tak, tak, tak. Żółte mam i czerwone. Wiesz? Przyjęliśmy pawia białego na żółtym ogonie. No miał tutaj. Na żółtym, kurwa. A, na żółtym. Miał. To, to był za żółty ogon. Żółty i tamten żółty ogon. Tamten. No mam dwie młode. Jest jak pokazuje, bo chujowe głowy mi jakieś mają. Czyli tak jak gdzie to chodzi, czują tam co kurwa. Nawiozę te głębie, zaraz nawiozę je do końca kiedy. Za te czarne spadnie we 200. No to za głupi. Czekaj, może ten ze śniadowa tu to... Nie, mam ciebie, kurde, na to jest to do jakiś ustawił na garażu. To może i dalej. Padnę paniki, co? Numer tylko podaj. 789-338-917. No. Co ty tak późno przyjechał? No musiałem najpierw na Wenecję. Tak ten galem, patrz. Konią mnie strzał. Na serial bali. Jakie cenie, takie jaśniaki? Ja jemu mówię, kurwa, po 5 po 10 zamawiał. To wiele elektrycznie. Tutaj musisz jeszcze, można sobie wybrać. Jaka cena tego? 4. A to szable ile? 4 dychy. To czy to, czy to? To 4. Dobra, zbieram ja. Jasno, mogę ci dać białym ogonem też, panno.
Czy to te białe? I jaka to cena? 200 zł za parę. Bo z piestu. Ej, chodź tu. A, o dwa, kurwa, to 10 zł, to 20 zł. No to widzę. A te siwe? Lewki egipskie, tylko niemieckie. I jaka ich cena? Też powiem, to są do tych sztuk. Te czerwone to samo. To to samo, raz. A te kurki? Karzełki łapczące. I jaka ta cena? Są do tych parę. A te lawendowe, te siwe, to 130. Podajmy Majdan. Numer telefonu może chcecie udostępnić? Niekoniecznie. Jest chętnych na wiosnę. Aha. Na wiosnę nie, teraz się to pochodzi. No tak, tak. Taki sezon taki. W tym roku byliśmy na wiosnę tutaj, to raz dwa poszły całe kartki. Tylko wystawiliśmy. Karzełki tak samo. No już w nowym, nie wiem czy wiecie panowie, w nowym miejscu będzie za dwa tygodnie. Jeszcze jedna niedziela tutaj. No właśnie, no, słyszeliśmy. No. Tak, kolejowa, to jest przy wzdłuż torów. Jak te tory, co tutaj są, to wzdłuż torów. No, no tam kiedyś już wcześniej tam było. To tam? Pierwszy raz jesteśmy na tym miejscu. A. Byliśmy zawsze na tamtu. Na tam... Bo my tam rzadko przyjeżdżamy, bo my to zdysza. A, to kawałek drogi jest. No to za dwa tygodnie na nowym miejscu. A tam ile? Nie wiem, po 9 za 20. 20 to nie. Rynek się kończy. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. No i do zobaczenia za tydzień. A za dwa tygodnie w nowym miejscu. Pozdrawiam, cześć.